Dorota, żyjesz? Spoko. No, naprawdę, pyszota. Naprawdę. Pyszota. Pyszota. Tak wygląda w środku, taka roztopiona czekolada. No, ile to kosztowało? 3 złote. Cześć, siemaneczko, siemaneczko, witajcie w nowym vlogu, w nowy dzień. Ja tu sobie siedzę teraz w tej restauracji, w której ostatnio bierzemy jajka sadzone na śniadanie i wącham sobie zapach z tych kadzidełek. Bardzo ładnie pachnie ten dym. Jest to takie podziękowania, jakieś takie dla Buddy. Tutaj widzicie, w miseczkach są dary dla Buddy, kadzidełka są palone z tej okazji. Po prostu taka wdzięczność wyrażana przez tych ludzi tutaj, no, dla Buddy. No i właśnie wąchając sobie ten zapach, czekam na swoje dzisiejsze jajka w restauracji, bo tościki już kupione, bo dzisiaj znowu bez udziwnień, bez kombinowania, po prostu zwykłe tościki, jajka sadzone i takie śniadanie. No, muszę wam powiedzieć, że wczorajszy dzień zasługuje na kilkusekundowy chociaż jakiś komentarz w tym vlogu. No, muszę wam powiedzieć, że nie widziałem jeszcze takiego młynu na mieście nigdy w życiu. To, ile ludzi było na tych pokazach ogni, na tym festiwalu, na całej plaży, na całej drodze, która znajduje się przy plaży pierwszej ulicy. Po prostu były takie tłumy, było tak dużo ludzi, że jeszcze nigdy chyba tyle ludzi na żywo nie widziałem nigdzie w takim zatłoczonym miejscu. Pokaz fajerwerków był naprawdę czadowy. Na żywo to wszystko wyglądało naprawdę mega czadowo i w ogóle wypaśnie. Bardzo dużo street foodów, były mega korki, nawet nagrałem krótkiego live'a z ulicy, jak to wszystko wyglądało. Możecie wejść w zakładkę live'y na tym kanale, zobaczyć tego krótkiego 2-3 minutowego live'a. Po prostu szok, co działo się później na mieście, ale myślę, że było warto. Jak pokonać lenistwo? Jaki jest przepis na pokonanie lenistwa? No po prostu wstać i coś zrobić. Nie ma lepszego przepisu na to, jak pokonać lenistwo. Tak mi się nie chce dzisiaj na siłowni ćwiczyć, tak mi się nie chce wiele rzeczy robić, no ale trzeba je zrobić. No są takie rzeczy, które trzeba robić, żeby było dobrze w naszym życiu. Jednym z nich jest dbać o swoje zdrowie. Zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne. Nie tylko w głowie musi być dobrze, ale tu też musi być dobrze, żeby w ogóle być zdrowym. Jeśli brakuje wam motywacji, jeśli nie chce wam się czegoś zrobić, a macie jakieś zaległe sprawy, to właśnie to jest ten moment, że powinniście teraz wstać i iść zrobić te rzeczy. Po prostu. Nic nie mówiąc, nic nie myśląc, nie rozmyślając, tylko wstać i iść. Później po zrobieniu takich rzeczy człowiek jest dumny z siebie, szczęśliwy i ma ochotę z uśmiechem na twarzy żyć dalej. Okej, jedną z trudniejszych rzeczy dla mnie podczas ćwiczenia jest robienie pompek. Jest to dla mnie taki dość mocny wysiłek. Nie lubię za bardzo robić pompek, bo bardzo się przy tym męczę, ale właśnie dzisiaj będę to robił. Mam takie trudne zadanie, pracuję dzisiaj nad klatką i nad mięśniami brzucha, żeby w końcu mieć jakieś fajne mięśnie, więc dzisiaj będą ćwiczenia odnośnie klatki i na ławeczce brzuszki. Do tego dojdzie jeszcze plank, czyli deska, następnie ćwiczenia na klatce na maszynie. Dobra, czyli zaczynam w tym momencie od tych nieszczęsnych pompek. Ach, człowiek stary. Dobra, lecimy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. Jeszcze kilka takich serii dzisiaj i klatka będzie zrobiona. Koniecznie za te 30 pompek dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Kciuk w górę. Możecie nawet zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I zostańcie do końca tego odcinka. Zapraszam też na poprzednie i następne. A tam pod palmą Emma i Dorota mają piknik. Tam można sobie usiąść na kocyku i sobie siedzieć i coś robić. Co one to robią? Co ta Emma wyprawia? Co robicie? Ściągamy bluzę z nóg. Bluzę z nóg?
Nie, też pogryzę tam na siłowni. Zimno było przecież, tak biało, że aż potem pogryzę. Tak? No. Ach, mi jest strasznie gorąco. Teraz będę się bawić piłeczką do mamy. Jeszcze bardzo mi się chce pić. Na szczęście widzę, że macie wodę. Bo ja sobie nie wziąłem. Zaraz umrę z pragnienia. O Jezu, ale się zmęczyłem. Nie umrę. Ej, a patrzcie się, co kryje się pod tym ręcznikiem. Patrzcie na to. Cebula. O, ale jedzie ta cebula. Idę do garażu, bo znowu zamawiałem graba, bo po prostu nie chce nam się nosić tej wody w rękach, nie chce nam się jej wozić na skuterze. Można po prostu zamówić graba, transport kosztuje złoty 50 zł, to no nie ma sensu po prostu tego wozić. Nie ma normalnie sensu tego iść do sklepu i to wozić. Lepiej po prostu zamówić graba, a grab ci przywiezie do garażu, wjedziesz windą na górę i już masz w domu. A tymczasem miałem skiety, no już poszedłem w tych skietach i klapkach po tą wodę. No, a więc ja w tych skietach i klapkach czekam na graba, no bo tak jak mówię, no nie chce nam się po prostu chodzić do sklepu, lepiej na telefonie klik, klik, klik i już wszystko mamy przywiezione prosto do domu. Napisałem dzisiaj do Emmy, Emma, mówię, jesteś na podwórku, nagraj coś, nagraj jakiegoś shorta na kanał, zobaczymy co to będzie, zobaczymy co Emma dzisiaj zrobi sama, bo sama ma telefon i sama ma nagrać shorta. Najpierw była taka kozara jak nagrywałem, ale jak teraz ma zrobić sama, no to sprawy się delikatnie skomplikowały, no ale zobaczymy, może nagra jakiegoś shorta fajnego, zobaczycie go na kanale, także zapraszam na zakładkę shorty i zobaczycie zaraz co Emma sama nagrała. Pamiętajcie, że jak nagrała jakiegoś fajnego shorta, to zostawcie łapkę w górę dla Emmy, bo no to ona się na pewno ucieszy. Honda sobie stoi, kaski sobie leżą elegancko w garażu. Za niedługo będziemy się musieli z nią rozstać. No niestety, spadamy z Pattayi, lecimy na wyspę, lecimy na Phuket. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Mamy już wynajęte mieszkanko. No tam spędzimy na pewno z 2 miesiące, także kaski zabieramy oczywiście ze sobą. Hondę zostawiamy, tam wynajmiemy sobie inną. Może kupimy w końcu jakąś dla siebie, na własność, ale zobaczymy. No kaski zabieramy, bo tym razem mamy kupione kaski naprawdę takie fajne, eleganckie, porządne i na pewno ich nie wyrzucimy, nie zostawimy, bo są właśnie zarąbiste i po prostu zabieramy je ze sobą. Jakaś chora akcja. Jakaś pani w ogóle podwozi graba na skuterze. Taksówka wiezie graba. Grab wziął taksówkę. To jest śmieszne, bo grab to taksi, a taksi wzięło taksi, żeby go podwiozło. Śmieszne rzeczy jakieś, no ale dobra, wszystko gra. W każdym razie dogadaliśmy się. Najgorsze jest to, że co niektórzy Tajowie nie rozumieją angielskiego i wcale nie ma im się co dziwić, no bo wielu, wielu, wielu Polaków też nie zna angielskiego i też ciężko by się było z nimi porozumieć w języku angielskim. Tylko po prostu szkoda, że takie osoby, które pracują gdzieś na przykład właśnie w taksi, no i na przykład nie rozumieją języka angielskiego, no ciężko się z nimi skontaktować, jakoś porozumieć, a no kurde, fajnie by było, jakby jednak wszyscy znali jeden język, byłoby o wiele prościej, byłoby się łatwiej porozumieć, dogadać, w biznesie by było dużo łatwiej, w relacjach by było dużo łatwiej. Ej, patrzcie na to, patrzę przez okno, a tam nie wiem o co chodzi, ale ktoś sobie lata nad Pattayą, nie wiem, nigdy nie widziałem wcześniej takich rzeczy. Looks very good. This is a duck? Chicken. Chicken? Yeah. Chicken. Patrzcie na tą panią, na tą całą rodzinę w sumie, no bo mąż chyba z żoną tutaj jest razem. Zobaczcie, jaki oni mają swój sklep, że tak to nazwę. Skuter z przyspawanym wózkiem. Do tego wózka jeszcze jest dospawany grill, gdzie smażą jakieś tam różne mięska. Do tego jest jeszcze zamontowany taki wielki komin, w którym jest wentylator i wciąga ten dym prosto z grilla do tej rury i wszystko odprowadza tam do góry. I co najlepsze, to mają jeszcze oczywiście zadaszenie. Tutaj mają lód w tej czerwonej skrzyni. No i tutaj z drugiej strony już gotowy produkt. Gotowy produkt
do sprzedaży. I kiedy wszystko się skończy, całe mięso się wysmaży, mogą wsiąść we dwójkę na ten skuter i po prostu pojechać z całym tym, że tak to powiem, sklepem pojechać do domu. To jest. I wszystko tylko przy skuterku. Mobilny punkt grillowy w Tajlandii. Wiele takich. Choć z takim wielkim kominem to chyba jeszcze nie widziałem. Z zamontowanym wentylatorem, podpiętym najprawdopodobniej do akumulatora. No i tak to działa. Dzisiaj jest drugi dzień festiwalu, fajerwerków i tego wszystkiego, co działo się wczoraj. Ale zanim pójdziemy na plażę, najpierw idziemy się najeść. Idziemy się dobrze najeść, idziemy do restauracji, którą lubimy, gdzie dania są bardzo dobre, bo w tym tłoku to naprawdę niewiele da się zrobić, a my chcemy po prostu spokojnie coś zjeść, bo nic nie jedliśmy od śniadania, nic nie jedliśmy od tych jajek, nic nie jedliśmy od tych tostów, dlatego idziemy najpierw coś zjeść, a później dopiero na spokojnie idziemy pooglądać fajerwerki i zobaczyć, co dzieje się na mieście. To ogólnie jest najlepsze skrzyżowanie w całej Pattayi. Tutaj nie tylko dzisiaj są takie korki, tylko tutaj po prostu tak jest praktycznie codziennie. Jesteśmy na Soibukau, jesteśmy na najbardziej ruchliwej ulicy w Pattayi. To jest po prostu praktycznie ciągle tak, ale dzisiaj jest jeszcze dodatkowo spotęgowane tym, że właśnie jest to święto, ale i tak tutaj codziennie jest ogólnie bardzo ciasno. Dzisiaj byliśmy o wiele mądrzejsi, odrobiliśmy lekcje z wczoraj i skuter zostawiliśmy na dużo mniej ruchliwej ulicy niż wczoraj. I po prostu wolimy iść pieszo, zobaczyć to wszystko, później pieszo wrócić, bo będzie to o wiele szybciej, łatwiej i prościej. No i wjechały dwie pizze na stół. Pierwsza to mega super dużo mięs, druga to margarita z szynką. I jeszcze tylko czekamy na yellow curry i będzie pełne zamówienie. No i wjechało również yellow curry. Muszę chyba zacząć jeść od niego, bo to muszę zjeść tutaj, a pizzę można zabrać do domu na wynos. A yellow curry nie za bardzo.